Wczoraj w platformie, wczoraj w platformie wesoła nowina. Wrócą do zarządu Tusk i Schetyna. Oj, dana sprawa przegrana, całkiem przerąbana od nocy do rana. Dana, moja, dana, dana. Proszę pana, zachęcam wszystkich do porannego kolędowania. Przepraszam za niedostatki swojego głosu. Co do niedostatków głosu jestem gotów się przyznać, natomiast co do swojej analizy politycznej, to jednak się będę przy tym upierał, że obciach jest straszliwy. I gdybym był Jarosławem Kaczyńskim i gdyby Jarosław Kaczyński nie miał, był 72 lat i pewnie związanych z tym rozmaitych schorzeń, czy niedogodności, czy dolegliwości, to bym się urżnął po prostu na jego miejscu, czytając takie wiadomości, jakie regularnie przychodzą, czyli a to właśnie, że się zarząd Agory na przykład na śmierć pobił z redakcją Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza już nie ma teraz problemu przywracania demokracji w kraju, tylko będzie przywracać swoją niezależność w swojej własnej spółce Agora. A to właśnie taka wiadomość, że Grzegorz Schetyna wraca do zarządu Platformy Obywatelskiej. Po 6 latach, wreszcie mniej więcej do tego samego poziomu Platforma wróci co 6 lat temu, a jeżeli jeszcze większe szczęście ją spotka i spełnią się oczekiwania, których już tutaj nawet nie kwituje, bo to jest serial Powrót Tuska, o tym oczywiście myślę, to serial Powrót Tuska to jest jeszcze głupszym serialem niż serial Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc jeżeli jeszcze ten Tusk wróci na stanowisko jakiegoś pełniącego obowiązku zarządu, no to po prostu cofnie się Platforma aż do stanu sprzed 8 lat, co oczywiście nie oznacza, że cofną jej się sondaże, ponieważ w tej chwili zadaniem Platformy Obywatelskiej już nie jest walka z Prawem i Sprawiedliwością, tylko walka z Szymonem Hołownią o odzyskanie terenu, który PO straciła, a jak dobrze pójdzie, czyli Platformie źle, to wtedy, jeśli sprawdzą się sondaże Ibrisu na przykład, to wtedy zadaniem Platformy Obywatelskiej już nie będzie nawet walka z Szymonem Hołownią, tylko walka z Konfederacją o zaszczytne trzecie miejsce w sondażach i już nawet nie o lidera opozycji, tylko o to, jaka ma być opozycja. Ponieważ jedno wiadomo, opozycja nie ma być platformerska. To jest wyraźny głos ludu i wskazanie. Filozofia Agnieszki Holland, żeby znowu było jak było, nie odpowiada. Donald Tusk dla tłustych kotów, coraz bardziej chudych, ale tych, co kiedyś były tłuste w Platformie, to jest taki symbol czasów, kiedy wszystko było dobrze, kiedy nic nie trzeba było robić, wystarczało wyjść po prostu, uśmiechnąć się, powiedzieć coś tam o Kaczyńskim, walnąć tym prętem w klatki, jako Stachowicz uczył i nic, i samo szło, żarło. Ale teraz nie żre. Więc oni myślą, że jak Tusk wróci, to jest taka sama filozofia jak łysiejący stary Lovelas, któremu już hydraulika nie działa. Pomyśli sobie, że gdyby znowu kupił takiego starego Pontiaka, którego miał w młodości i na który wtedy laski leciały, to znowu będą tłumy młodych dziewczyn do niego walić, a on będzie mógł, że tak powiem, im się podobać i w ogóle wszystko będzie tak jak kiedyś. No nie będzie jak kiedyś, bo ta hydraulika nawaliła. Od 6 lat, muszę powiedzieć z pewnym podziwem, śledzę skalę bezmyślności nie tylko w samej Platformie Obywatelskiej, ale przede wszystkim w tym zapleczu, które za nią stoi. W tym zapleczu, nazwijmy to lewicowo-liberalnym. Tłumy profesorów, mądrali strasznych, noblistów rozmaitych, specjalistów, profesorów, prawników, to już w ogóle nie powiem, przecież to główna siła to prawnicy. I co oni wszyscy są w stanie wymyślić? Ano, żeby PiS, gwiazdki. Tyle są w stanie wykombinować. Więc cóż się dziwić, że partia, która marzy o tym, żeby wrócić do władzy, co oczywiście dobrze, każdy marzy, nie jest w stanie dokonać jakiejś elementarnej analizy, dlaczego tę władzę straciła. Nie, no po prostu no, tak się złożyło. Coś się stało takiego, zły urok, ale Tusk jak wróci, to ten urok odczaruje. Teraz się okazuje, że Tusk nie wróci, no bo oczywiście, że nie wróci, bo musiałby być A. skrajnym idiotą, żeby wrócić, to jest pierwszy wariant. B. Musiałby być zmuszony do tego przez jakieś siły zachodnie,
z partii liberalnej tak zwanej, że po prostu musi wrócić, odzyskać Polskę dla Europy i ją znowu tutaj przyprowadzić na pasku, żeby wszystko podpisywała, wszystko co chce. Ale jak go po pierwsze mogą zmusić, a po drugie nawet jak go zmuszą i nawet jak wróci, to też nic z tego. Natomiast zero myślenia, co trzeba zaproponować Polakom, żeby stwierdzili, że chcą zaryzykować zmianę władzy. Jaką wizję trzeba przed nimi roztoczyć? Bo wizja, czy to Schetyny, czy to Tuska, jest jedna. Padamy plackiem przed Unią Europejską, podajemy jej drugi koniec smyczy i mówimy: prowadź i załatw, i napraw nam służbę zdrowia, i wyjaśnij nam sprawy z energetyką i wszystko inne. Otóż oczywiście można tak zrobić, nie daj Boże. Można tak zrobić, ponieważ większość Polaków wciąż jest tak niemądra, że wierzy w to, że Unia Europejska to jest jakaś dobra ciocia, która zupełnie bezinteresownie chce Polsce dać kupę pieniędzy i podnieść ją cywilizacyjnie, wychować i w ogóle chce tylko naszego dobra, a nie na przykład chce nas złupić, delikatnie mówiąc, żeby się nie wyrażać. Nie, większość Polaków cały czas sobie to tak głupio wyobraża, w związku z czym rzeczywiście teoretycznie jest możliwość, że partia zbudowana wyłącznie na poddaństwie wobec Unii Europejskiej może dojść do władzy. Ale jeżeli tak się stanie, jeżeli ten drugi koniec smyczy Unii Europejskiej oddamy, to na pewno Unia Europejska nie będzie rozwiązywać tych wszystkich polskich niemożności, z którymi sobie Polacy nie mogą dać rady. Nie zreformuje systemu rządzenia. Nie. Ona tu osiągnie swoje krótkoterminowe cele. Wyłupi kasę przede wszystkim, bo to jest najważniejsze dla swoich koncernów. Wprowadzi oczywiście obyczajowe nowinki rewolucyjne, no bo musi mieć ideologiczną podkładkę, że to zrobiła po coś, więc trzecie ubikacje, porosną Polskę zamiast pomników Jana Pawła II i tęczowe banery wszędzie tam, gdzie szaro będą zasłaniać. I na tym się skończy. Służba zdrowia od tego nie poprawi się. Nic się od tego nie potrafi, Polacy to wiedzą. Dlatego, szczerze mówiąc, sądzę, że przeciętnemu Polakowi, nawet takiemu kompletnemu lemingowi, wychowanemu w takiej nienawiści do PiS-u, że już mu zupełnie rozum odbiera i chce cokolwiek, byle tylko to nie było PiS-em, nawet taki Polak rozumie, że nie ma znaczenia, jaka twarz tam jest pokazana na plakacie Platformy Obywatelskiej, bo czy to jest twarz Tuska, czy to jest twarz Schetyny, czy to jest twarz jeszcze jakiegoś nowego działacza, choćby Wałęsę na przykład, to jest, myślę, że to jest świetny pomysł. Dlaczego wszyscy rozmawiają o powrocie Tuska, a nikt nie mówi o powrocie Wałęsy? Że wszyscy rozmawiają o powrocie Tuska, a nikt nie prosi o powrót Bronisława Komorowskiego, który jest przecież chętny patronować, nawet zresztą ma patronować jakiejś nowej inicjatywie PSL-u, żołaję mu spiechaw, będzie dużo zabawy. W każdym razie jakakolwiek by to twarz nie była, to ta twarz. No jak w tym starym powiedzeniu o królu, co znał 8 języków, ale w żadnym nie miał nic do powiedzenia. A wy znacie i tak tylko jeden język i nawet szczerze mówiąc tego jednego języka nie ma co używać, tylko gwiazdkami się zaspokajacie intelektualnie. Zostaje tylko kolędować. Mam zaśpiewać jeszcze raz? Nie, to obejrzyjcie Państwo filmik, który się teraz tutaj pojawia. W takim razie nie wyłączać mi reklam, proszę.